14 po drugiej to był kult, gdy nie ma w domu dzieci. Jesteśmy niegrzeczni, dziś jesteśmy bardzo grzeczni, bo to są nasze urodziny 20. 20 urodziny Radia Z. Słuchajcie, nie do zobaczenia w Radiu Z, Agnieszka Kołodziejska. I Paweł Truszczyński, i wcale nie jesteśmy sami, bo jest z nami Danuta Stenka. 100 lat, niechaj żyją nam. Piękne to było, Danuta Stenka. Tu kasa, tam biba, pamiętasz? Pamiętam, tak. Pamiętasz. Afrykańska przygoda. Piękna przygoda. Przypomnimy sobie? Przypomnijmy. No to poczekajcie. Tu kasa, tam biba. Afrykańska zabawa Radia Z. W rolach głównych Elza, Danuta Stenka, Leon, Maciej Zakościelny oraz Janusz Weiss. Leon, przyniosłam świeżutką antylopę. Schowałbyś do lodówki. Teraz oglądam zachód słońca nad sawanną. No jak chcesz. Oglądaj sobie dalej, a zobaczysz. Ale o co ci znowu chodzi? O co? Ty jeszcze pytasz o co? Znowu tylko ja musiałam polować. A inne samice to albo romansują, albo sobie pazurki malują. Żeby chociaż która dzieciaki przypilnowała, to nie chodzą z zadartym ogonem. Młodzież deprawują. No i to właśnie był konkurs. Tu kasa, tam biba. Danuta Stenka w jednej z głównych ról. O co chodziło? Przypomnij. Kurczę, nie pamiętam. Znaczy tam chodzi, nie pamiętam, o co chodziło generalnie, ale nie pamiętam, co to za zwierzę było. Tam trzeba było, myśmy grali scenki, w których była zawarte pytanie, zagadka, co to za zwierzę. I oprócz ciebie jeszcze Janusz Weiss, Beata Pawlikowska, Maciek Zakościelny. Maciek, no i właśnie, mieliśmy przed chwilą zagadkę i nie potrafimy za żadne skarby dojść, co to było za zwierzę. No, jak zrobisz hienę, to ja ci powiem, co to za zwierzę. Nie potrafię zrobić hieny. Okay, hiena mnie się kojarzy z, słuchajcie, no król lew. No tak. Hiena. Ja wiem, jak wygląda rysunkowa hiena, ale jaki dźwięk wydaje hiena, to niestety nie. I to była hiena. Wygrałam 100 tysięcy i wyjazd do Kenii. Bo były pieniądze wtedy do wygrania w Radiu Z. Była wyprawa do Kenii. Beata Pawlikowska przecież służyła wam wtedy za przewodniczkę. Słuchacze przez 12 tygodni, czyli to było 12 osób z osobami towarzyszącymi. I co? Wsiedliście w ten samolot i polecieliście do Kenii. Polecieliśmy i to była jedna z najpiękniejszych przygód mojego życia. Poznaliśmy, poza tym cudnie było, bo jakaś niesamowicie fajna grupa ludzi się zebrała. Słuchacze Radia Z w końcu. No, to są niesamowici ludzie od 20 lat. A propos Radia Z, bo to jest przygoda nasza z ostatnich chwil. Ja sobie próbowałam przypomnieć dzisiaj, słuchając tej waszej uroczystości rano, biorąc prysznic. I myślę sobie, cholera, kiedyż to było? Kiedyż ja po raz pierwszy usłyszałam Radio Z? Pamiętam, moje początki w Warszawie, jakaś przedpotopowa era, 91 bodajże rok, w samochodzie Marcina Trońskiego. I mówię, Boże, a co to za radio wspaniałe, co ty masz? A on mówi, to jest Radio Z. Wow. Słuchajcie, mogę cofnąć się jeszcze? Słuchajcie, faceci, bo to podziała na wyobraźnię. Danuta Stenka słucha Radia Z pod prysznicem. Codziennie. Od 20 lat. No dobrze, Danuta Stenka w Radiu Z, dziś 20 urodziny Radia Z. Ojeja, czy to jest Robert Sowa to za szybą? To jest Robert Sowa, ale Robert Sowa coś niesie. O nie, to jest kolejne ciacho, które dzisiaj będziemy konsumować. 100 lat. Zaśpiewajmy tak porządnie, co? Dobrze. Jeszcze jeden i jeszcze raz. 100 lat. No miało być porządnie. 100 lat. 20 lat. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, Robert Sowa z nami dzisiaj. 20 urodziny. Robercie, ty z kolei bardzo często bywałeś w trasach koncertowych Radia Z, na różnych letnich imprezach, karmiłeś nam ludzi. No tak, było fantastyczny czas, fantastyczne wspomnienie, aczkolwiek ostatnio miałem jeszcze jedno wspomnienie wspólnie z Rafałem Bryndalem, którego serdecznie pozdrawiam. Miałem przyjemność być w Indiach, styczeń, śnieg, w jednym pokoju i wiem wszystko o Radiu Z. Dzięki Rafałowi Bryndalowi, który miał łóżko obok. Nie do zobaczenia dzisiaj, urodzinowe nie do zobaczenia, 20 lat kończy Radio Z. Będziecie jeszcze z nami, załapiecie się na szampana, na torta? Na torta. Oboje dzisiaj prowadzą, Danuta Stenka i Robert Sowa. Dzięki. Bardzo dziękujemy. 100 lat urodziny są. Po drugiej słuchacie nie do zobaczenia w Radiu Z. Muszę powiedzieć, że to była piosenka zagrana z komputera. A dlaczego o tym mówię? Bo naszym gościem jest Jerzy Robert Jabraszko, DJ Radia Z, który... O, radiowy głos. Czy mógłbyś jeszcze raz powiedzieć? Raz.
Kłaniam się. No właśnie. Jerzy był DJ-em na porankach w Radiu Z. Od samego początku pracowałeś w tym radiu, prawda? Tak, od 90 roku. Od 90 roku. No i tu się wiąże kilka fajnych anegdot, bo no tak jak powiedziałem, my zagraliśmy piosenkę z komputera, a Jerzy grał jeszcze co? Z kaset. Były piosenki na kasetach, były piosenki na płytach gramofonowych. Najczęściej jednak korzystało się z kompaktów. Ja raz miałem okazję puścić płytę z takiego normalnego gramofonu, taką czarną. Ale to było przeżycie zbyt duże dla mnie, więc sobie darowałem. No dobrze, a zdarzyło ci się, że ci magnetofon wciągnął taśmę? Zdarzyło mi się, że magnetofon wciągnął taśmę, zdarzyło mi się, że kompakt się zaciął, bo to były takie sprzęty no, amatorskie wtedy, to nie był taki sprzęt radiowy, tylko taki normalny tam jakiś kupiony w sklepie. Słuchaj, od 97 roku nie pracujesz już w radiu jako głos, tak. Nie realizujesz programów. Jak tak wszedłeś dzisiaj do studia Radia Z w 20 urodziny, to pomyślałeś sobie, o kurczę, ale się zmieniło? Znaczy, to co pomyślałem, nie nadaje się na antenę, ale mniej więcej zaczynało się na K. Faktycznie macie tutaj niezłą jazdę teraz. No czego tu nie było wtedy, kiedy pracowałeś? 35 monitorów, które teraz widzę przed sobą. I nie było też telefonów komórkowych, bo jak wszedłeś do studia, to przypomniałeś sobie, że powinieneś wyłączyć, kiedyś tego problemu nie było. Nie było tego problemu, telefonów nie było komórkowych, znaczy później się pojawiły takie, telefon komórkowy, no dobra, wygląda to jak walizka. Wiecie co, ja mam takie przemyślenie, że kiedy jeszcze nie było internetu, a radio się mimo wszystko robiło, to jak się robiło radio? Właśnie, skąd ty brałeś informacje? Dla mnie niemożliwe. To właśnie tak się mówiło z głowy, czyli z niczego? Wiesz, najczęściej czytało się jakieś gazety, były też serwisy, agencje serwisowe, prawda, PAP i tak dalej, i z tego ściągało się jakieś rzeczy, ale naprawdę, jak teraz w swojej pracy myślę o tym, jak to mogło być bez internetu, to jakiś taki rozpacz mnie ogarnia. Jak to w ogóle możliwe? Ciężko, no bo co, jak miałeś ewentualnie jakiegoś kolegę w Stanach, na przykład do Piotrka Milewskiego można było zadzwonić i powiedzieć, stary, a co tam na listach przebojów u was za oceanem, bo tu nie wiemy na przykład. Tak, Piotrek Milewski, to też ciekawostka, dzwonił do radia zawsze około 5 rano, więc miałem czasami okazję go odbierać, bo u niego jest przesunięcie czasowe. No tak. On dzwonił i hałał, jest tam ktoś, kto mi może nagrać. Ja mówię, zaraz, bo kolega wyszedł, zaraz wróci. Zaraz, bo muszę nastawić kasety. Milowi damy się dzisiaj wyspać, bo Piotr Milewski też będzie dzisiaj naszym gościem. A propos tych kaset, że ci wejdę słowo, to reporterzy na Pięknej na Dole mieli takie stanowisko i robili coś takiego, że polityków wycinali czasami. I czyli wisiało z sufitu takie, tak, cieli taśmy. Taka długa taśma do Józefa Oleksego była najdłuższa z tego, co pamiętam. A my teraz Józefa Oleksego jesteśmy w stanie wyciąć w 2 sekundy. No tak, ale to pewnie gdzieś jest jakieś takie bardzo, bardzo długie Oleksego. No to co, to wracamy z 20 urodzinami w Radiu Z już za chwilę. A to jest nie do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Bardzo dzięki, pozdrawiam. Urodziny z Radiem Z. You Can't Hear Love, Phil Collins w Radiu Z. Za 23 minuty będzie trzecia. To są nasze 20 urodziny. 20 lat Radia Z. To dokładnie dzisiaj. I to jest program urodzinowy, w którym teraz... Gość Radia Z. Tym razem w roli nie przepytującej, tylko przepytywanej Basia Górska, polityczna reporterka Radia Z, która swego czasu prowadziła audycję Gość Radia Z, którą dziś prowadzi Monika Olejnik. Witamy. Witamy, Basiu. Dzień dobry. No łezka trochę się kręci wokół. Nie, no tak, dlatego że to był taki zaszczyt ogromny, bo dziś oczywiście robi to Monika. Wtedy, kiedy ja pracowałam, Andrzej Wojciechowski tą audycję rozpoczął i taką legendę zbudował tego konkretnego pasma, także Krzyś Skowroński prowadził gościa Radia Z. Natomiast ja robiłam to rzadziej zdecydowanie, oczywiście, niż ci dwaj. Basiu, troszkę bliżej mikrofonu poprosimy, bardzo proszę. Nam będziesz znikała. Natomiast tak, no robiłam i to było wspaniałe. Dobrze, a powiedz, byłaś od początku z Radiem Z, czy od którego roku pracowałaś? Ja myślę, że grało radio rok, jak przyszłam. Rok. Byłam w latach 92, 98, 6 lat spędziłam w Z, natomiast to wciąż były takie bardzo pionierskie czasy. Nie wiem, czy to sobie jesteście w stanie wyobrazić, bo pracujecie... Pochlebiasz nam. Radio się mieściło na ulicy Pięknej, w takiej kamienicy i de facto w pomieszczeniach adaptowanych, no takich... które były kiedyś mieszkaniami, więc to były bardzo takie praśne warunki. Mm. I to tak, generowało mnóstwo śmiesznych sytuacji. Słyszeliśmy, że tam była wręcz domowa atmosfera na Pięknej. Nie było nam dane. Tak. Wejście do studia było obok wejścia do toalety i zaraz obok było wejście do kuchni. Mm. I tam pamiętam taką sytuację, kiedy jakiś ważny minister był w studiu i był gościem Radia Z. Wyszedł z tego studia i skierował się do drzwi obok, czyli do tych drzwi od toalety, a stamtąd akurat wyszedł Szymon Majewski, który miał jakiś dyżur DJ-ski. I Szymon, jak zobaczył tego ministra, to zaczął te drzwi zasłaniać
wypełniać własną piersią bardzo rozpaczliwie, gdyż nie chciał dopuścić, by minister tam wkroczył tuż po nim. I taka walka się rozegrała w ogóle, bo ten minister napierał na te drzwi, a Szymon tych drzwi od toalety bronił, bo z jakichś tam powodów... No panowie robili to inne rzeczy, ale z tych samych powodów najprawdopodobniej wtedy. Basiu, a jakiś taki pamiętny wywiad, nie wiem, może jakaś afera gdzieś? Tak, może ktoś był twoim gościem Radia Z i na przykład coś palnął, czego potem bardzo żałował? Pamiętam sytuację taką, że to było piąte bodajże piętro w kamienicy przy ulicy Pięknej, więc było wszystko wspaniale, kiedy winda działała. Natomiast ona się czasami psuła. Aha. I pamiętam sytuację, kiedy jako gość Radia Z miał wystąpić któryś z liderów inicjatywy 3/4. To była taka inicjatywa polityczna w 95 bodajże roku, która miała uniemożliwić zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich. Oni przekonywali, że 3/4 wyborców jest przeciwko tej kandydaturze. Ten lider niestety trafił na zepsutą windę i na to piąte piętro wbiegł w ostatniej chwili, kompletnie taki na ostatnich nogach wpadł do studia i zaczął się ten wywiad, tylko on nie mógł złapać tchu. I on przez całe te 8 minut, słuchajcie, tak strasznie też i sapał, że nie może było zrozumieć, co mówi. Rozumiem, że dostałaś potem stos jakichś maili albo telefonów. Pani telefon. Basiu, co pani zrobiła temu człowiekowi? Jeden maili? Telefon zadzwoniła Danuta Wani, która była szefem sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego i powiedziała coś takiego, co skandal. Basiu, bliżej mikrofonu jeszcze. Wprost dyszał z nienawiści do Aleksandra Kwaśniewskiego. Ojej. No tak, do wszystkiego można sobie dorobić ideologię. Basia Górska w Radiu Z na 20 urodziny. Czego byś życzyła Radiu Z w 20 urodziny? No kochani, rozkwitu i tego byście byli dalej w sercach słuchaczy. Będziemy. Basia Górska była gościem Radia Z. Bardzo dziękujemy i do następnego razu. Dzięki wielkie. A w Radiu Z teraz piosenka, która w 97 roku była największym przebojem, dlatego że powstała do hitu kinowego Titanic i wtedy słuchacze podobno bombardowali telefonicznie Radio Z i prosili o jej emisję. No to proszę bardzo, dzisiaj. Mówicie i macie. Celine Dion, My Heart Will Go On. 20 urodziny Radia Z. To był rok 97, Titanic i My Heart Will Go On, czyli Celine Dion. A dziś są 20 urodziny Radia Z. A ja się wzruszyłem, wiesz, bo nawet pamiętam, z kim byłem w kinie na tym filmie. Z kim byłeś w kinie? A z taką Dorotą. To twoja obecna narzeczona, mam nadzieję, że nie słucha teraz. Też mam taką nadzieję. Dobrze. Dzisiaj są urodziny Radia Z i dzisiaj jest super wtorek urodzinowy. Co to w Radiu Z. Co to oznacza? To oznacza, że mamy dzisiaj fantastyczną nagrodę. Trzy nagrody, no właściwie do wyboru dla słuchaczy. Tak, trafi do was albo 40 tysięcy złotych, albo Citroen C5 wart ponad 100 tysięcy razem z opłaconym podatkiem, lub telewizor Sony 46 cali, czyli całkiem spory. Dziś tylko jedna runda, ale za to jaka runda? Runda specjalna, jedna z tych trzech nagród z pewnością do kogoś powędruje. Wystarczy, że się do was dodzwonimy, abyśmy mogli się dodzwonić. Musicie wysłać SMS-a. Radio Z pod 7247, Radio Z pod 7247, już gracie o 40 tysięcy Citroena C5 lub wielki telewizor. Ja też chcę. Radio Z pod 7247. Radio Z. Lutrysia McNeil, Perfect Love, idealna miłość, idealne urodziny, 20 urodziny Radia Z. 7 minut zostało do trzeciej i znów nie sami, z nami. Tak, nie sami tak, w studiu. Może ja wprowadzę gościa. Proszę bardzo. Popytałem kolegów z radia na temat Tomasza Lipki. Lipko. Lipko nie odmienia się? Ja tak nie chcesz odmienić? Moi przodkowie tego się trzymam. No okej, okay, dobra. No to już na pierwszy, na sam początek. To już masz w topę. No dobrze, to będę może ja. Dalej. Nie, może jednak ja. Przedstawiają tu w radiu ciebie wszyscy, uwaga, cytuję, jako reportera z jajem, bo ty masz różne wybryki i ekscesy na swoim koncie, to prawda? No tak już w moim życiu jest właściwie od przedszkola, że generalnie są problemy ze mną. No, bo to Agnieszka, dobrze. No dobrze, to jak to było z tą aferą, bo Lucyna, Luśka, za szybą, Luśka nam opowiadała wczoraj i mówimy, słuchaj, opowiedz nam coś o Tomku Lipko. Ona mówi, wiesz, co to była taka jakaś afera, słuchaj, borowcy go zgarnęli, prawie w kajdanki zakuli. Nie wpuszczają cię podobno do Pałacu Prezydenckiego. Co to za afera była? No tak, było tak rzeczywiście. Przed chwilą żeście mi o tym przypomnieli, a może nawet powiem, że u mnie w domu wisi oprawione w ramki pismo szefa BOR-u do pani prezes Doroty Zawadowskiej, która jest tutaj po drugiej stronie, się teraz do mnie uśmiecha. I to było pismo rzeczywiście, że rzeczywiście nie będę więcej wpuszczany. Wtedy był prezydentem, zdaje się, Aleksander Kwaśniewski. No sytuacja była taka, że się poprzytykaliśmy o
Słownie, czy... imponderabilia, to było szarpane. Aha. Generalnie, a ponieważ borowcy nie są delikatni, ja odpowiadałem pięknym za nadobne, no i generalnie było szarpane. Co więcej, postawiłem na swoim. No i się Bor obraził, wystosował pismo i powiedział, że więcej mnie obsługiwać nie... Tego pana nie obsługujemy. Rozumiem, to jest jedna historia. Jeszcze mamy dwie historie w zanadrzu, które wiążą się ze służbowymi samochodami Radia Z. Pierwsza historia jest następująca. Otóż reporter Radia Z, Tomasz Lipko, na samochód służbowy Radia Z, na dach samochodu stawiał koguta policyjnego i jeździł... Nie do końca tak, dlatego że to nie był służbowy samochód. Fakt, no to już legendo. Fakt, że jestem reporterem i się często muszę szybko poruszać. No jak wiadomo, Radio Z zawsze było pierwsze w najważniejszych miejscach, gdziekolwiek się coś działo. Sprawił, że postanowiłem zobaczyć, jakimi samochodami jeździli policjanci po cywilu. No i wypatrzyłem, że jednym z takich samochodów był Renault 19, już dzisiaj praktycznie rzadko spotykany. I specjalnie kupiłem sobie taki samochód używany. Kupiłem sobie sygnał dźwiękowy i tak zwaną bombę na ulicy Sienkiewicza. Jeszcze jest ten sklep z takimi akcesoriami. To okazało się, że w ogóle bez żadnej koncesji można kupić. No jak się coś ważnego działo, ryzykując duże kary finansowe, a wręcz odebranie prawa jazdy, pędziłem na sygnale. I co więcej, zostałem kiedyś zatrzymany przez policjantów, którzy zorientowali się, że mają do czynienia z kimś, no że tak powiem, nie ze swojej firmy. A była to sytuacja, jakiś kryzys dyplomatyczny, jakiś ambasadorowie Rosji wzywani w trybie nagłym. Wyobraźcie sobie, że ja byłem w stanie przekonać tych policjantów, że to rzeczywiście sprawa tak pilnej wagi, i machając im legitymacją przed nosem, przekonałem ich, że mnie puścili już bez tego koguta i pojechałem rzeczywiście dalej, nadałem tą relację. To tak, no później przeszarżowałem, ponieważ na jednym z takich rajdów spowodowałem wypadek, na szczęście nikomu się nic nie stało, no ale dalej musiałem stosować, że tak powiem, już cywilne zasady. No dobrze, ale czy to, że się zawsze wszędzie spieszyłeś, bo Radio Z wszędzie musiało być jako pierwsze, to czy to też spowodowało, że przeciąłeś blokadę na koło, którą ci założyła Straż Miejska, piłą, zapożyczoną piłą? Z pobliskiego sklepu? Tak, z Agrotechniki, zdaje się, na ulicy Pięknej, gdzie wtedy Radio Z miało swoją siedzibę. Przenosi nami tutaj. Powiem tylko tyle, że rzeczywiście przerżnąłem tą blokadę taką szlifierką kątową i cały przystanek bił mi brawo, co nie świadczy bynajmniej o jakimś wyjątkowym czynie, tylko o tym, że wszyscy nie znoszą Straży Miejskiej. Umorzyli postępowanie. Wiesz, mam nadzieję, co? Że nie słuchają. Twoja pani była, pani prezes chyba miała z tobą urwanie głowy. Idź pocałuj rączki, tam za szybą pani prezes siedzi. To teraz możesz iść pocałować rączki. Tomasz Lipko, reporter legenda. Z ogromną ochotą to zrobię. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. 20 urodziny Radia Z, nie tylko jak się okazuje, na naszej stronie na Facebooku. Wpis 28 września to także dzień potrójnych urodzin stacji Radia Z. Adama Nowaka, który także czuje i wie. I zespołu Raz, Dwa, Trzy, który zagra dziś koncert z okazji swojego 20-lecia. No i z okazji święta Radia Z życzymy jak najwięcej pozytywnej energii 20-letniej Zetce i słuchaczom w każdym wieku. To życzenia od zespołu Raz, Dwa, Trzy, a my Raz, Dwa, Trzy na ich 20 urodziny też gramy w Radiu Z. Raz, Dwa, Trzy. To Raz, Dwa, Trzy i tak warto żyć. Oni też dzisiaj obchodzą 20 urodziny, podobnie jak Radio Z. Już prawie trzecia. Wiadomości Radio Z oczywiście w składzie specjalnym. Iza Szumielewicz, Radio Z i Rafał Jas już za chwilę. Obecnie TVP, kiedyś Radio Z. Pękła zapora na jednym ze zbiorników retencyjnych w Gdańsku. Mieszkańcy jednej z dzielnic są odcięci od dojazdu do centrum. Relacja reporterki Radia Z Kasi Piotrowskiej na początek. Potem dobre z kolei informacje z Dolnego Śląska. Tam zmniejsza się zagrożenie powodziowe. I kolejne wspomnienia ludzi Radia Z o początkach radia i o ludziach, którzy u nas pracowali, a których wśród nas już nie ma. Trzecia. Wiadomości Radia Z, Iza Szumielewicz i Rafał Jas. Na początek Gdański, pęknięta zapora w jednym ze zbiorników retencyjnych w Matemblewie. Woda podmywa ulicę Potokową, którą do odwołania zamknięto dla ruchu samochodowego. No, ale przez to mieszkańcy osiedla są odcięci od dojazdu do centrum Gdańska. Tworzą się tam gigantyczne korki. Kasia Piotrowska na miejscu. Czy mieszkańcom osiedla w Matemblewie grozi zalanie? W tej chwili wszystko, jak zapewniają strażacy, jest pod kontrolą, ale kiedy przerwało zaporę na zbiorniku retencyjnym, momentalnie woda wylała na ulicę, chodniki, mieszkańcy nie mogli dostać się właśnie do swoich domów. Część wody przyjął na szczęście sąsiedni zbiornik i teraz wszystko zależy od tego, jak długo będzie padało. Na szczęście pogoda się poprawiła i te prognozy są optymistyczne, ale i Straż Pożarna, i Policja cały czas będą w Matemblewie. W pogotowiu jest specjalny rękaw przeciwpowodziowy. Gdyby poziom wody zaczął się w zbiorniku jeszcze podnosić, rękaw podniesie wtedy wysokość
wysokość zbiornika. No i teraz nie tylko mieszkańcy Matembelewa, ale także sąsiednich osiedli na Morenie i na Niedźwiedniku muszą liczyć się z potężnymi korkami. Gdańsk, Katarzyna Piotrowska, Radio Z. Teraz z kolei dobre informacje z Dolnego Śląska. Tam poprawia się sytuacja powodziowa. Choć fala kulminacyjna na Nysie Łużyckiej przechodzi właśnie przez Zgorzelec, to jest ona niższa od prognozowanej o 10 cm. W niektórych rzekach woda wręcz zaczyna opadać. Na których? To już pytanie do Tomka Jankowskiego, który od rana jest w Zgorzelcu i zagrożonych okolicach. A to rzeka Miedzianka i Nysa Łużycka w rejonie Porajowa i Sieniawki. Mieszkańcy tych dwóch miejscowości najgorsze mają już raczej za sobą. Optymistyczne są też prognozy pogody. Te opady, z którymi mieliśmy miejsce do czynienia, zmniejszają się. Od czwartku planowane są rozpogodzenia. Mówił mi wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec. Nie obyło się jednak bez strat. Ponad setka budynków w powiecie zgorzeleckim została podtopiona. Rzeka Witka zniszczyła także materiały budowlane, które przygotowane były do odbudowy tamy na tej rzece. Jak zapewnił mnie wojewoda dolnośląski, mieszkańcy, którzy zostali podtopieni, będą mogli liczyć na zasiłki do 6 000 zł. Zgorzelec, Tomek Jankowski, Radio Z. No to jeszcze zerknijmy na ujście Odry i Zalew Szczeciński. Synoptycy mówią, że na obu stany alarmowe mogą być przekroczone nawet o 0,5 metra. Wieje silny wiatr i pada deszcz. Uwaga na cofkę. Policja wciąż szuka sprawców piątkowego napadu na bank w Bydgoszczy. Na razie złapała tylko jednego bandziora, którego postrzelił pracownik banku. Mężczyzna jest w bardzo ciężkim stanie, mówi komisarz Maciej Daszkiewicz z bydgoskiej policji. Jest to bydgoszczanin, znaleziono go w samochodzie, który najprawdopodobniej posłużył sprawcom do napadu. Na razie nie wykonano z nim żadnych czynności, ponieważ lekarze stwierdzili, że jego stan zdrowia na to nie pozwala. Cały czas pracujemy nad sprawą, nad ustaleniem oczywiście pozostałych napastników. Piątkowy napad w Bydgoszczy. Czy to już 11 tego typu incydent na Kujawach i Pomorzu w tym roku? Wiadomości Radia Z. Czujesz, że wiesz o wszystkim. Na 20 urodziny Radia Z dostaliśmy piękny prezent od Fiskusa. Ministerstwo Finansów zwolniło z VAT-u pieniądze zebrane przez Fundację Radia Z z SMS-ów charytatywnych na rzecz powodzian. Zwróciliśmy się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, żeby skonsultował z władzami Fundacji Radia Z cel, na który mają pójść te pieniądze z VAT-u, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos. Izba Skarbowa w Warszawie już zweryfikowała te kwoty SMS-ów charytatywnych przekazanych na rzecz Fundacji Radia Z. VAT z SMS-ów charytatywnych z tej akcji wyniósł ponad 182 tysiące złotych. Fundacja Radia Z chce te pieniądze przeznaczyć na stypendia naukowe dla dzieci powodzian z Lubelszczyzny, między innymi z najbardziej zniszczonego tegorocznymi powodziami Wilkowa. Te pieniądze wystarczą na roczne stypendium dla setki dzieci. Znam to tylko z opowieści, bo pracuję w Radiu Z zaledwie od 11 lat, ale ci, którzy pamiętają sam początek, opowiadają o pierwszej siedzibie radia przy ulicy Nowy Świat 49. To miejsce doskonale pamięta Marzena Hełminiak, która pierwszy raz przyszła do radia, kiedy ogłoszono nabór. Zobaczyłam tutaj taką chmarę ludzi i faceta w marynarce, taki z koca. Okazało się, że to był właśnie nasz guru Andrzej, który opowiadał o tym, jak ma wyglądać to radio. I wtedy Szymon podniósł rękę i powiedział tak, ale jak to będzie wyglądało, jak ja kogoś spotkam na ulicy, to znaczy, że będę tak mógł podejść i zacząć z nim rozmawiać, że ja z radia jestem? On mówi, tak właśnie będzie. Bardzo ważnym miejscem w radiu był balkon. Tak naprawdę to było miejsce fajnych rozmów, fajnych ustaleń i wszystkie demonstracje, które nam przechodziły wtedy przed oknami, bo wszystkie tu przechodziły, krzyczały na naszej wysokości Radio Z, Radio Z. Pierwszą siedzibą Radia Z był bardzo ciasny 90-metrowy pokój plus małe studio. A człowiekiem instytucją była także pani Wandzia. Sprzątała, parzyła kawę, czasem potrafiła wejść do studia w najmniej odpowiednim momencie, opowiada Basia Włodarczyk, która wtedy czytała wiadomości. Ja już się szykuję do dziennika, właściwie już czytam. A pani Wandzia w ogóle, wiesz, ona nic nie widzi. Wchodzi i mówi, pani Basiu, z cukrem czy bez cukru? Basia i Marzena pracują w Radiu Z do dzisiaj. Nie ma już za to z nami Rafała Domańskiego, wybitnego dziennikarza i wielkiego autorytetu dla wszystkich, którzy z nim pracowali. Wspominają go przyjaciele Michał Wójcik i Tomasz Lipko. On miał coś takiego w sobie, że zarażał pasją do pracy. Jeszcze on miał niebywały warsztat. Leci do studia, patrzy, a tam nic się nie wydrukowało. Pamiętasz, to słynny jego dziennik, kiedy on z głowy walnął te 10 informacji, nie mając nic przed sobą. Znaczy zapamiętał po prostu ten dziennik, który sobie pisał wcześniej. I pamiętam, że on wyszedł i wtedy były oklaski. Owacja na stojąco. Rafał pracował w Radiu Z 10 lat, odszedł w lutym 2001 roku. No więc nigdy go nie zapomnimy. Więcej o nim przypomnimy w specjalnym reportażu, który na urodzinowej antenie Radia Z pojawi się kilka minut po 5. Wspominaliśmy wcześniej o Marzenie i Basi, które pracują w Radiu Z od początku. Właściwie w tym samym czasie pracę w naszej stacji zaczął Michał Kowalewski. Pisał i czytał dzienniki przez wiele lat, serwisy poranne. Dziś Michał pracuje w RMF FM, ale o nas pamięta i my o nim także.
Tu Michał Kowalewski, witam. Po 10 latach znów na antenie Radia Z. W związku z urodzinami stacji życzę wam wszystkim i pracownikom i słuchaczom wszystkiego dobrego, bo to dobrze jest mieć się z kim ścigać w radiofonii. Pięknie dziękujemy za życzenia i Michałowi, i całej stacji RMF FM, której dobrze życzymy. A czego nam w 20 urodziny życzą ci, dla których istniejemy, słuchacze Radia Z? Co o nas sądzą? Mam 16 lat i od zawsze słucham tylko mamy i właśnie was. To wy budzicie mnie każdego dnia i jest to zawsze bardzo miła pobudka, nawet jeżeli nie przynosicie śniadania do łóżka. 100 lat, niechaj żyją nam. Dla was życzę bardzo, bardzo, bardzo dużo zdrowia. Jeszcze 20 lat i jeszcze 20 lat. Zielony telefon Radio Z działa cały czas. 226-2945. Piszcie też do nas. Adres to info@radioz.pl. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. No można by rzec, że Iza Szumilewicz dzisiaj zmienia mężczyznę jak rękawiczki. Tym razem w wiadomościach Radio Z towarzyszył jej Rafał Jas. A to nie koniec. Wiem, dlatego to powiedziałam. Ja też jeszcze wpadnę. Rafał, obecnie TVP, kiedyś Radio Z. Dziękuję. No to ja teraz jeszcze kilka słów o pogodzie. I to mocno będzie padać na zachodzie, nad morzem i na Kujawach. Przelotnie także popada wszędzie indziej, a w Tatrach może nawet sypnąć śniegiem. Będzie chłodno. Bo tylko 11 stopni dziś w Augustowie i Krakowie, 12 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie i najcieplej będzie w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, 13 stopni.